Witam Was, kochani, w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z ostatnią częścią mojej kolekcji lakierów. Przybyło mi kilka kolorów, ale to za chwilę. Zaczynamy od takich lakierów najciemniejszych typu niebieskie, zielenie, brązy i czernie. Więc może przejdę już do tematu i pokażę Wam najpierw kilka lakierów z Ingrota, tak to się przedstawia, widzicie, czarny, ciemna zieleń, to jest miętowy i błękit. Więc tak, pokażę Wam pędzelki, nie będę każdego otwierać, bo to wiadomo, każdy ma taki sam z tej kolekcji. Pędzelki mają, bardzo cienkie. I fajnie się nimi malują, ponieważ tak szybko nie zastygają, więc ładnie możemy rozprowadzić lakier. I tak, czarny to jest numerek 953, zieleń 987, mięta 390 i błękitny 389. I w tych lakierach one są zwykłe, nie mają żadnych poświaty, nic tego, czarny i zielony. Jednak niedawno dopiero zauważyłam, że w tym niebieskim i w tym zielonym, widzicie, one mają taką poświatę i ten jest, jak tak spojrzymy, to jest bardziej miętowy, tak niebieski. Ale i tak bardzo mi się podobają te lakiery. Przechodząc do kolejnych, może zacznę od Ivonu. Dalej. I mam 7 lakierów. Akurat tylko w tej kolekcji, jak widzieliście po wcześniejszych filmikach. I może zacznę od takich najjaśniejszych, czyli 2 srebrne lakiery. Ten jest zwykły z drobinkami. On jest taki bardziej jak top, bo nie ma dobrego krycia. Jest to odcień Space Silver. A ten jest metaliczny, który ma strasznie dobrą pigmentację i ładnie kryje. A ten jest w numerze nazwie Platinum Petal? Nie wiem, jak to się czyta. Dalej przejdę może do niebieskości. Mam 3 niebieskości. Zobaczcie, jak on cudnie wygląda. Śliczny jest ten lakier. I jeszcze taki. A więc może Wam pokażę te z kolekcji żelowej. Numerki. I tak, to jest taki kobaltowy, bym powiedziała, niebieski. W kamerze jest bardziej ciemniejszy, ale on na żywo tak wpada w delikatnie fiolet, granat. Natomiast ten drugi jest taką brudną, takim brudnym granatem, wpadającym w szary. I jak wiecie, Ivon ma super pędzelki, przynajmniej dla mnie, bo one są tak samo jak i Inglot, cienkie. No jak widzicie, do moich paznokci, jak sam raz, teraz akurat mam hybrydę, ale ja mam małe paznokcie, małą płytkę, więc jak najbardziej mi się podobają. I ostatni to jest z kolekcji magnetycznej. Tylko nie wiem, co ja mam ten magnes akurat. Ale on jest taki, powiedziała, że metaliczny, troszeczkę z drobinkami.
cudownie się błyszczy. Przechodząc dalej do Iwonu, mam dwa brązy. Tak, ten jest takim, jejku, nie wiem jak to odpisać. No, ma drobinki oczywiście, jak widzicie, złote. Nie jest taki może czekoladowy, o, czekoladowy, tak. Pojemność 12 ml tych lakierów i koszt około 15 zł chyba. Wszystkich z Iwonu. Przynajmniej tak jak ja sprawdzałam ostatnio, to było 15, tak mi się wydaje. I drugi to jest bardziej taki oliwkowy. Też widzicie tu poświatę. Tak nie widać. A tak jest, pada w taki zieleń, jasne. I przechodząc dalej, to już mam takie pojedyncze. I może zacznę od... Tu jest brąz taki... Jezu, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Safari, to kupiłam go na próbę. 3 złote chyba? Tak, 3 złote. Ale no nie podoba mi się ten lakier. No szybko odpryskuje. Też ma podobny pędzelek do tamtych wcześniejszych. Ale on strasznie szybko odpryskuje z moich paznokci. Więc nie. I on chyba pójdzie do kosza. Z Golden Rose numer 224. To jest taki rudy z drobinkami. Kolejny lakier jest Lovely. Jest to szary lakier ze złotymi drobinkami. Ten już ma większy o wiele pędzelek. Kolejny. Więc ten lakier dostałam. Podobnie jak ten z Safari, bardzo szybko odpryskuje. Więc też pójdzie do kosza, ale chciałam wam pokazać wszystkie. Kolejny jest Paese. I jest to taki typowy granatowy, ciemny bardzo kolor. I on akurat, jak widzicie, wszystkie moje lakiery mają takie małe pędzelki. Ponieważ do mojej płytki tylko takie są odpowiednie, bo szybko wychodzę, jak maluję. Mi bardzo łatwo jest wyjść poza paznokieć. No jak widzicie, można to zobaczyć. Niestety dwa mi odpadły, a wszystkie są naturalne. Paznokcie teraz. Robione semilakiem oczywiście. Delikatny wzorek. Tu mamy cyrkonię. I wzorek na dwóch. Efekt syrenki. No, te dwa były sztuczne. I mi odpadły niestety. Ale trudno. I kolejny jest taki śliczny. Jakby tego go określić. Jest taki żywy. Granatowy z Sephory, wpada w fioletno, grubszy pędzelek, ale za kolor musiałam się skusić, ale nie widać go niestety, tak jak on bardziej jest taki fiolet ciemny, wpada granat śliczny. I moje 7 nowości, widzicie. Są to lakiery wszystkie z Kobo. I może zacznę od
tych najjaśniejszych, czyli weźmiemy taki beżowy. Mają świetne nazwy. To jest akurat Lisboa. Możecie je dostać w naturze. Ten akurat pędzelek ma nie za fajne. Chyba dużo przeżyć miał. Widzicie? Tak się splaszczył mi. Ale kolor jest cudowny. Akurat te wszystkie takie dostałam. Więc nawet nie wiem, jaka jest ich cena. To jest taki brudny róż. O, już ten mam lepszy pędzelek. I jest to Buenos Aires. Kolejny ciemny taki róż malinowy. Moscow. Następnie już przechodzę do czerwonego, czyli jest to Paris. Taka klasyczna czerwień. Taki śliwkowy. Wiśnia ze śliwką, coś takiego. Jest to Berlin. Jak widzicie, wszystkie mają nazwy stolic, miejscowości. No, w kamerze wygląda na taki bardziej brąz, coś takiego. I zostały dwa. Jest to granatowy z drobinkami. Jest to Night and the City. I ostatni fiolet z drobinkami. The Charm of Provence. Przepraszam za mój angielski. Kolejny raz to mówię. I dziękuję. To tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. I przepraszam za tak długą nieobecność, no ale niestety nie miałam czasu, kiedy nagrywać, kiedy montować i tak dalej. A w końcu się do tego zabrałam, więc mam nadzieję, że teraz będzie jakoś to mniej więcej co pewien okres nagrywane raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, raz na dwa tygodnie, coś takiego. I jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrybowania. Pa, pa!